Yo, 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 przywołuję was tutaj do przestrzeni wewnętrznego poznawania siebie. Marcin pyta, czy można zawsze wierzyć w swoją siłę? Kocie, koteł, co ty o tym myślisz? Aha. Kot mówi, że nie, że nie można zawsze. Bo tak generalnie, po co wierzyć w swoją siłę, nie? Rozkminialiście kiedyś ten temat w ogóle? Po co wierzyć w swoją siłę, jak zaraz coś się wydarzy w twoim życiu i przestaniesz wierzyć w swoją siłę? To po co wierzyć? Nie, dobra, teraz trochę żartuję, nie? Ale to też jest dobry eksperyment myślowy, bo generalnie my ludzie jesteśmy troszeczkę uzależnieni od poczucia kontroli, nie? Generalnie to poczucie kontroli jest bardzo subiektywną kwestią. Ale to jest takie fajne mrowienie z tyłu zatka, głowy, że ty masz moc, że ty możesz coś zrobić, że sprawy będą toczyć się po twojej myśli, że jesteś ważny dla kogoś, że jesteś potrzebny, że twoje działania mogą być produktywne i możesz dzięki nimi coś osiągnąć, możesz zarobić pieniążki, kupić sobie chlebek albo piczku, albo cokolwiek. Więc my po prostu jesteśmy uzależnieni od wiary, że nasze potrzeby będą zaspokojone i że możemy coś zrobić, żeby tak się zadziało, nie? Bo generalnie przeciwieństwem tego przekonania jest poczucie bezradności, bezsilności, jest apatyczność, jest lęk, wszystkie emocje, które nas hamują przed działaniem, właśnie lęk, poczucie winy, poczucie wstydu, przekonanie, że jestem nie dość dobry, wiecie, znacie to, nie? Każdy pewnie tego doświadcza w życiu. I trochę jesteśmy tutaj w tej rzeczywistości skazani na mieszankę tych różnych uczuć, ponieważ rzeczywistość jest bardzo kompleksowa, jest bardzo nieprzewidywalna, jest naprawdę bardzo, bardzo kompleksowa, nie? Życie jest bardzo skomplikowane, czego wynikiem są nasze różne doświadczenia, różne skrajne nastroje, różne skrajne przekonania, różne doświadczenia, które mamy, które wytrącają nas z naszego właśnie przekonania, że mamy siłę. Wiecie, umysł działa trochę na takiej zasadzie, że mapujemy rzeczywistość dookoła nas, czyli po prostu na podstawie tego, co jest wokół nas, tworzymy sobie mapę rzeczywistości, nie? I zapamiętujemy to, co się dzieje wokół nas, po czym jakby tworzymy sobie taki właśnie schemat w głowie, zapominamy o tym i zajmujemy się naszymi codziennymi działaniami, mając przekonanie, że to wszystko, co widzieliśmy, co zmapowaliśmy, cały czas tu jest, nie? Dzięki temu na przykład jak oglądasz to wideo i widzisz tam jakieś rzeczy przed sobą, może patrzysz na ekran, może słuchasz mnie, nie wiem, w podróży albo coś robisz, idziesz na spacer, to masz takie poczucie, że coś się dzieje z tyłu twojej głowy, za plecami istnieje jakaś rzeczywistość, nie? Nawet jeżeli zamkniesz oczy, to masz takie wrażenie, przekonanie, może jakiś obraz, że masz wokół siebie jakąś rzeczywistość, mimo że jej nie widzisz, nie? I to poczucie, to przekonanie, to jest takie pewne poczucie też pewności, że nawet jak stoisz gdzieś na środku drogi i zamkniesz oczy i zrobisz krok naprzód, to wiesz, pod swoimi stopami będziesz miał dalej drogę, nie wpadniesz do dziury, nie? Tak mógłbym jakby to jeszcze inaczej zobrazować. I my potrzebujemy tego przekonania, tak? Potrzebujemy mieć to poczucie, potrzebujemy mieć stabilność, dlatego powstało społeczeństwo, dlatego mamy kodeks cywilny, dlatego Biblia została napisana ze wszystkimi przykazaniami, żeby stworzyć jakiś porządek w tej rzeczywistości, żeby z tego chaosu ulepić jakiś porządek. Inaczej nasza cywilizacja by nie funkcjonowała, bo wszystko by dążyło ciągle do anarchii, każdy by mówił w swoim własnym języku, byśmy się nie dogadywali, nie? Więc jesteśmy po prostu uzależnieni od poczucia pewności, czy tego chcemy, czy nie. A swoja wewnętrzna siła to jest poniekąd przejaw tej pewności. Bo teraz, jeżeli ja wiem, że jutro wsiądę do samochodu, pojadę 50 km, no to jest jakaś moja pewność, nie?
Ale jeżeli ja wiem, że gdy pojadę 25 km i złapię gumę, bo mi pęknie opona, to mam wystarczająco dużo siły, żeby wyjąć koło zapasowe z bagażnika i je wymienić, nie? Co jakby jest praktycznie to samo. I dotyczy się wszystkich różnych doświadczeń w naszym życiu, z którymi mam styczność. Na przykład, wiecie, ale to też jakby można to podzielić na tą siłę wewnętrzną i zewnętrzną, nie? Patrząc pod kątem poczucia kontroli, tak? Na ile ja mam kontrolę nad sobą, a na ile mam kontrolę nad rzeczywistością zewnętrzną. Bo może się zdarzyć tak, że na przykład jadę tym samochodem i łapię gumę, tak? I wpadam w wypadek i na przykład, nie wiem, uderzam w drzewo. Nic mi się nie stało, jest okej, nie? Ale wychodzę jakby, wychodzę z samochodu, patrzę na to, co się stało i widzę auto rozbite. I teraz pytanie, czy wpadnę w rozpacz i histerię, czy stwierdzę, a okej, stało się, to się stało, idę dalej. I tutaj jest jakby ten moment, gdy ta wiara w swoją siłę ma jakieś znaczenie, nie? No bo jeżeli ja wierzę, że to, co się wydarzyło, jest okej, jakby nie tyka mnie to emocjonalnie, no to jest spoko, nie? No bo wiadomo, mogę uwierzyć w swoją siłę, ale jeżeli się rozbiłem, no to to przekonanie i tak zostanie jakby uszkodzone, nie? Nie mogę wierzyć w coś, co jest niezgodne z rzeczywistością, no chyba, że ktoś uważa, że nie wiem, że nigdy więcej nie będzie miał wypadku, tak? I to jest jego siła. I miał ten wypadek, no to normalne jest to, że teraz zacznie wątpić w to przekonanie. No chyba, że ktoś nie wątpi w to przekonanie i dalej wierzy, że nie będzie miał wypadek, że nigdy nie będzie miał dalej wypadku. To jest trochę głupie, nie? Ale okej, dobra, może sobie wierzyć dalej, ale to nie będzie spójne z rzeczywistością, a na pewno nie będzie jakby, wiecie, nie do podważenia, nie? W tym sensie. No ale jeżeli chodzi o te przekonania wewnętrzne, to jest troszeczkę inaczej. No i wiecie, no tu wchodzimy trochę na temat taki subiektywny, na ile ktoś ma kontrolę nad głową, na ile ktoś naprawdę chce czuć tą siłę, tak? Zdarzało wam się mieć taką sytuację, gdy, nie wiem, wstaliście rano i zatkał wam się kibel, nie? Strzelam, mi się to ostatnio wydarzyło. Wstałem rano i po prostu zatkał się kibel i to nie z mojej winy, tylko wiecie, sąsiad z góry coś spuszczał, nie wiadomo co, a że mamy wspólny piąt, się po prostu zatkało i pech trafił, że akurat na moim poziomie, nie? I za każdym razem, kiedy spuszczałem wodę w toalecie, to po prostu toaleta się napełniała i z rury leciało. No i powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, że się tym przejąłem, znaczy przejąłem, no w sensie no... Byłem wkurzony na tą sytuację, nie? Na zasadzie what the fuck, jakby to tak nie powinno funkcjonować. No ale koniec końców ogarnęliśmy temat z Asią, z właścicielką mieszkania, udało się to załatwić. I potem się śmiałem z tego, nie? Ale wiecie, to jest tylko taki jeden przykład takiej sytuacji, to ja mam wiele w moim życiu. I szczerze tak naprawdę to nigdy nie wiem, jak się poczuję z daną sytuacją. Kiedyś byłem taki pewny siebie w tym sensie, że uważałem, że mogę panować absolutnie nad każdą sytuacją, ale po tym, co się stało w trakcie pandemii, gdzie bardzo mocno na przykład przejąłem się lockdownem, bo mnie wkurzyło to, że po prostu uważam, że nasz rząd nadużył swoich, nie wiem jak to powiedzieć, swoich funkcji i zapuszkował nas wszystkich, siejąc propagandę po prostu. To powiem wam szczerze, że się tym przejąłem. I od tamtej pory troszeczkę mam inny pogląd w ogóle na świat. Zresztą też zacząłem się interesować polityką od zeszłego roku. Od czasu wojny na Ukrainie. Wcześniej miałem wywalone trochę. Tak słuchałem to, co mi wpadło do głowy, wiecie, gdzieś tam w internecie. Nie oglądam telewizji, ale w internecie czasami słucham. I od zeszłego roku właśnie zainteresowałem się tym, co się dzieje w polityce, szczególnie u nas w Polsce. No i powiem wam szczerze, że takiej patologii to ja nigdy w życiu nie widziałem.
Trochę się śmieję, teraz mógłbym sporo rzeczy poopowiadać, ale są ludzie i kanały na YouTubie, które były i opowiedziały o tym lepiej ode mnie. I słuchając tych różnych treści o polityce, zacząłem obserwować również zmiany mojego nastroju pod względem tego, jak nasza partia rządząca rządzi naszym krajem. Poczułem, że bardzo mocno mnie to dotyka, ale przede wszystkim dotyka mnie to dlatego, bo to serio ma wpływ na moje życie, nie? Gdzieś tam można mieć przekonanie, że wywalony na politykę, nie ma sensu tego oglądać, bo to jest stek bzdur i manipulacja, ale powiem wam szczerze, że to jest nie do końca prawda, bo świadomość tego, jak działa polityka i jak działa ekonomia, to jest w ogóle ogromny temat, bardzo otwiera oczy na to, jak funkcjonuje ego, ale w takim ujęciu kolektywnym, bo wiecie, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, na przykład nad rozwojem osobistym albo duchowym, to w zasadzie każdy jest skupiony na sobie, nie? Obserwuje siebie, obserwuje swoje schematy, bla, 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 nie? A tutaj obserwujesz po prostu, jak funkcjonują ludzie, jak działają zbiorowości ludzi i okazuje się, że na tym poziomie oczywiście występują te wszystkie, nie wiem, zniekształcenia poznawcze, jakieś różne, wiadomo, preferencje, ideologie, ludzie sobie upieprzają jakieś różne głupoty do głowy, nie? Ale widać też to bardzo, jak każdy ma poczucie, że jest jednym sobą i że ma wszystko tak ogarnięte, jest taki zajebisty ponad wszystkim. I każdy oczywiście uważa, że jego nie dotyczą te wszystkie schematy, które dotyczą wszystkich innych, ale jak tak cofniesz się do tyłu i spojrzysz na to z boku, to się okazuje, że jesteś po prostu taką mrówką, która realizuje te same programy, które realizują inni ludzie i nie jesteś taki niezależny i zajebisty, jak ci się wydaje, nie? Przynajmniej tak uważam, jak ktoś spojrzy na to z takim poczuciem obiektywnego, jakby z takim obiektywnym poczuciem tego wpływu, ale też z taką pokorą. I powiem wam szczerze, że dlaczego w ogóle ten temat teraz poruszyłem? Bo my mamy dzisiaj trochę taki kult jednostki, nie? Kult siły, kult władzy, nie? Kult narcyzmu, kult social mediów. Jest to trochę rozrosło się do takich poziomów, gdzie stało się to troszeczkę takim przymusem, tak? Że każdy musi czuć przymus bycia zawsze zajebistym, zawsze mieć swoją siłę. I to też jest związane z takim wyparciem właśnie tych wszystkich słabości. Tak. Jakby nie chcę ciągnąć tego wątku, nie? Bo to jakby ja nie gadam tego po to, że teraz każdy ma się czuć słaby, nie? No bo wiadomo, jest kult siły, to czuj się słaby, że słabość jest ważniejsza. Nie, no jakby warto jest mieć jak największą sprawczość w życiu i jak najwięcej w życiu ogarniać, nie? Tylko pytanie, na ile to jest realistyczne, nie? Na ile potrafimy tak naprawdę być niezależni od tego, co się dzieje wokół nas? O, genialne pytanie. Realistycznie, nie? Na pewno znajdą się ludzie, którzy mają większe poczucie siły, władzy, wpływu i znajdą się ludzie, którzy mają mniejsze poczucie siły, władzy, wpływu. I to przejawia się różnie na różnych etapach życia, wśród jakby różnych, w różnych doświadczeniach. No ale zmierzam do tego, że moim zdaniem nie da się zawsze wierzyć w swoją wewnętrzną siłę, bo zawsze będziemy zależni od sytuacji zewnętrznych. Chyba że ktoś jakby wejdzie w stan świadomości, w którym nie będzie miał wierzeń i nie będzie musiał wierzyć, nie? Wiecie, w tym stanie wyższej świadomości nie musisz wierzyć w nic, ale wiecie, to jest ten stan jest tak nieokreślony i bezwarunkowy, że nie można powiedzieć, że ten stan jest lepszy od stanu, w którym ma się poczucie sprawczości. Tak przynajmniej uważam, bo potem dochodzi do takich różnych patologii, że ktoś uważa, że jest oświecony, a nic wokół siebie nie robi, nie? Taki duchowy nierób. Albo ktoś w ogóle, wiecie, różni guru duchowi uważają, że mają taki wysoki poziom świadomości, że już nic nie muszą robić, albo że ludzie nie muszą im służyć. Nie, wiecie, dochodzi do różnych takich patologii. Nie chcę poruszać tego tematu. Po prostu
Niech zostanie ten temat tak poruszany dzisiaj, poruszony przeze mnie powierzchownie, znaczy nie powierzchownie, przyziemnie, o, przyziemność. Ja na imię Damiano, z pozdrowieniami od Koteła. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest Bożek projektu Find Yourself. Do niego się modlimy, do niego wysyłamy intencje i to on jest inspiracją dla tej serii nagrań i dla Koteła proszę dać łapki w górę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, siema na rapa.